Cześć kochani, ja mam na imię Dorota i witam Was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. Witam Was z moimi kolegami, mam nadzieję, że widać, że są to kościotrupy i to holograficzne, ale jeszcze pracuję nad tym, jak je oświetlić, więc wybaczcie mi, może w przyszłości to dopracuję. Ale na razie przywitajmy ich serdecznie. Jest już październik, a to niezmiennie oznacza oczywiście Halloweenowy nastrój już na moim kanale. Ci z Was, którzy śledzą moją działalność w internecie już od dawna, wiedzą, co to jest projekt Halloween i od czego właściwie się to zaczęło. Początkowo było to 31 charakteryzacji przez 31 dni października. Być może jeszcze kiedyś wrócę do tej szalonej formuły, bardzo bym tego chciała, ale póki co czas, zdrowie i obowiązki za bardzo nie pozwalają na to, żeby aż tyle czasu na to poświęcić, więc w takiej zmienionej nieco formie, ale oczywiście projekt Halloween trwa. Jeśli chodzi o pełne tutoriale tutaj na YouTubie, to na pewno będzie ich po jednym na każdy tydzień. Także kiedy będę w Los Angeles, tutorial Halloweenowy się pojawi, ale za to codziennie jestem z projektem Halloween, z kontentem Halloweenowym na Instagramie i tam Was serdecznie zapraszam na Instagram Dorota's Freaks. Tam codziennie posty i codziennie relacje, w których zadaję tradycyjne projektowo-halloweenowe pytanie. Ale tutaj też Wam zadam pytanie i koniecznie odpowiedzcie na nie w komentarzach. Ja oczywiście w następnym odcinku najciekawsze odpowiedzi udostępnię. A pytanie brzmi, z jakim negatywnym bohaterem lub bohaterką filmową poszedłbyś lub poszłabyś na randkę? A jeśli chodzi o dzisiejszą charakteryzację, to oczywiście jest to Joker, inspirowany luźno bo luźno, ale jednak najnowszym wcieleniem Jokera, którego oczywiście gra Joaquin Phoenix. Filmu jeszcze nie widziałam, ale oczywiście jest on na topie mojej listy teraz i strasznie chciałabym w takim wcieleniu na niego pójść, ale niestety nie będzie mi dzisiaj dane. I myślę, że jest to fajne rozpoczęcie projektu Halloween. Jest to taka charakteryzacja, którą na pewno bez trudu wykonacie sami, dobra na imprezę i pewnie będzie jedną z najchętniej wykonywanych, więc jeżeli chcecie skorzystać z tego tutorialu, to oczywiście śmiało, właśnie po to jest. Zaczęliśmy więc od dosyć prostej charakteryzacji, za to takiej, której nie może zabraknąć na żadnej halloweenowej imprezie. Następne będą już pewnie nieco bardziej wymagające, więc dla każdego coś dobrego. No dobra, to przechodzimy do malowania. Zaczynam od nałożenia białej, tłustej farby. Nakładam ją miękkim pędzlem w taki sposób, że marszczę czoło, okolice przy oczach, przy nosie, po to, żeby właśnie zostały mi niektóre z tych zmarszczek mimicznych. Następnie podkreślam je jeszcze za pomocą brązowego cienia do powiek. Dzięki tym zmarszczkom i przetarciom twarz nie będzie taka płaska, nabierze charakteru i będzie wyglądała trochę tak, jakby faktycznie ten makijaż był już trochę noszony i był jakby naszą drugą twarzą. Podkreślam jeszcze okolice oczu i robię takie delikatne konturowanie, żeby twarz wyglądała na mniej zdrową i taką lekko zapadniętą. Brwi przeczesuję białą farbą po to, żeby były mniej widoczne. Następnie przechodzę do malowania tych niebieskich trójkącików charakterystycznych dla makijażu klauna, które właśnie występują w najnowszej charakteryzacji Jokera. I najpierw wykorzystuję tutaj niebieski cień do powiek, następnie podkreślę jeszcze te trójkąciki farbą wodną, żeby kolor był głębszy, ale zostawiam jakby brzegi takie roztarte cieniem. Według mnie efekt jest wtedy bardzo fajny. Dodaję jeszcze brokat, on się ładnie mieni i to jest taki jakby ukłon w stronę tego, że ma być to makijaż imprezowy. Dodaję jeszcze kreskę eyelinerem, to już taki mój osobisty wybór, żeby oko było bardziej wyraźne. Jak zauważyliście, na twarzy pojawiły się już czerwone usta oraz brwi. Namalowałam je farbami wodnymi. Brzegi ust przyciemniłam jeszcze czarnym cieniem oraz roztarłam wszystko pomadką Powder Puff. Ona daje takie bardzo fajne pudrowe wykończenie. Nos również maluję farbą wodną i jeszcze dodaję odrobinę brokatu. Włosy traktuję zieloną farbą wodną. To jest fajna alternatywa dla sprayów koloryzujących, natomiast trzeba pamiętać, że włosy są potem mokre i warto je podsuszyć suszarką i przeczesać.
A kiedy już całość jest gotowa, to oczywiście trzeba się przebrać w ubrania w charakterystycznych dla nowego Jokera kolorach. I gotowe. Mam nadzieję, że taka prosta, ale myślę dająca sporo satysfakcji charakteryzacja również Wam się spodoba. Nie zapomnijcie o odpowiedzi na pytania, no i bądźcie ze mną w następnym tutorialu. Do zobaczenia, buźka! No, 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 no. Never gonna stop.